Na program i do salonu zaprasza firma Mojsiuk Motor, autoryzowany dealer samochodów marki Peugeot, Koszalin, Stare Bielice. Program sponsoruje przedstawiciel marki Honda, firma Auto Mojsiuk KM w Starych Bielicach. Na program zaprasza sponsor firma Drewnikowski, autoryzowany dealer marek Citroen i Mitsubishi. Sponsorem programu jest Autogaleria, salon, serwis, myjnia, wypożyczalnia samochodów. Mariusz Kozłowski, witam serdecznie i zapraszam na męski magazyn pod tytułem Max 50, w którym dzisiaj zabiorę Państwa na zlot pojazdów klasycznych. Przyjrzymy się jeździ na trolejach i będzie także absolutna nowość w programie marka Mini. Zapraszam serdecznie. Z różnych plenerowych imprez i uroczystości możemy podziwiać doskonale utrzymane samochody minionej epoki. To inicjatywa Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych Klasyczny Koszalin. Ostatnio te wyjątkowej urody maszyny mogliśmy oglądać podczas drugiego koszalińskiego zlotu pojazdów klasycznych. Stowarzyszenie Klasyczne Koszalin, ilu członków liczy? Na dzień dzisiejszy nasze stowarzyszenie liczy 73 członków i kandydatów. Takowy mamy w swoim stowarzyszeniu. Skąd w ogóle pomysł na taką działalność? Pomysł jest prosty. Zamiłowanie do starych samochodów. Grupa zapaleńców od 2013 roku się spotkała. Pomysł kiełkował, żeby to sformalizować. Sformalizowaliśmy od 2015. Jesteśmy Stowarzyszeniem Pojazdów Zabytkowych Klasyczne Koszalin. A kto może wstąpić? Jakie auto trzeba posiadać, żeby... Do stowarzyszenia może wstąpić każda osoba dorosła oraz osoba powyżej 16 lat za zgodą rodziców. Natomiast generalnie przynależność do stowarzyszenia jest związana z posiadaniem samochodu, który posiada 25 lat i więcej. Na jakich aut jest najwięcej? Wie pan co, ciężko mi powiedzieć, nie mam takiej statystyki, ale wydaje mi się, że może tak bym podzielił. Pół na pół. Pół samochodów z demoludów, pół samochodów z zachodu tak zwanego. Natomiast może być najwięcej Fiatów duży. No, co jest fajnego w tych starych samochodach właściwie? No, komfort marny. No. Tak, to co pan mówi, komfort często marny, ale co te samochody mają duszę. Ja cały czas to powtarzam. Duszę, czyli to coś takiego, co teraz nie ma. Teraz zwykły plastik, powiedzmy trochę elektroniki, a tam to jest wszystko prostsze, czasami więcej lśni, czytaj nikiel. No, jednym słowem, duszę te samochody mają. Pan jaki posiada klasy? Na chwilę obecną posiadam 5 samochodów. Fiata 126P, 3 Zaporosce. Kolejno produkowane i tak przepraszam, że zaprezentuję troszeczkę samochód, który jedzie właśnie mój współtowarzysz, współpracownik z pracy właśnie Mercedesem W190, który też jest moją własnością. Ale mówisz, że te auta z PRL-u były kapryśne? Proszę posłuchać, były kapryśne, no nie da się ukryć, że kiedyś to trzeba było wozić pół bagażnika części zapasowych, dętkę powiedzmy tą popularną. Ale jednak gdzieś na długie trasy można się nim było wybierać i naprawdę pokonywały podobne dystanse jak porządne samochody zachodnie, porządne, no powiedzmy takie zachodnie samochody. A ile klasyków tu dzisiaj przyjechało? Na dzień dzisiejszy mamy startujących 34 zawodników. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ planowaliśmy 30, natomiast 4 załogi dopisaliśmy. Jeden z wcześniej zapisanych zawodników z jakichś tam przyczyn nie dojechał. Im bliżej pachołków, tym łatwiej. Na uwagę zasługuje fakt, że właścicielami tych pojazdów są często ludzie młodzi. Bywa, że takim samochodem w przeszłości jeździł dziadek lub ojciec, a teraz ich nieprzemijający ponadczasowy urok dostrzegł syn lub wnuczek. Co cię skłoniło, żeby mieć Wartburga? To było marzenie czy przypadek? To było raczej tradycja rodzinna, bo tak bym to nazwał. Czyli było auto w rodzinie po prostu? Było, to był pierwszy samochód w rodzinie u nas i tak zostało już. To jest ten konkretny model? Czy... Nie, to już jest inny. Ten pierwszy był inny, w sumie przewinęły się przez naszą rodzinę 3. Ten dwutakt się dzisiaj sprawdza? Na drogach całkiem dobrze. Ruszając ze światła nie mam żadnych kompleksów. Który to jest rocznik? To jest 71 rocznik. Kolejna droga pochodzenia to znalezienie samochodu najczęściej w opłakanym stanie gdzieś w szopie na wsi i żmudna praca rekonstrukcyjna, która trwać może nawet 2 lub 3 lata, by przywrócić dawną świetność i blask. W wielu przypadkach taki miłośnik dawnej motoryzacji ma kilka lub nawet kilkanaście aut. To wciągająca pasja.
Wygląda jakby był najstarszym pojazdem na zlocie, ale tak nie jest. Nie, nie, auto jest troszeczkę młodsze, to jest 78 rok tak naprawdę. Natomiast model został zaprojektowany pod koniec lat 50. Francuzi produkowali ten samochód do 91 roku, także on już tak archaicznie wyglądał nawet już w połowie swojego życia technicznego. No i dlatego się też wyróżnia. Jak się sprawdza dzisiaj? Powiem tak, ten model jest troszeczkę ze starszą techniką, czyli na hamulcach wewnętrznych z malutkim silniczkiem. No w ruchu miejskim no trochę nie daje rady. Natomiast od lat 80. produkowano mocniejsze silniki, 1100. One tam miały 35 koni, także naprawdę to już była rakieta, bo to lekki pojazd. Hamulce tarczowe i tymi autami można dzisiaj jeszcze śmiało jeździć w tym normalnym ruchu miejskim. Tu jest pałąk, który wychodzi ze skrzyni biegów, no i tak mniej więcej celujemy w odpowiedni bieg, tak? Który z deski rozdzielczej. Niesamowita zabawa. Cztery biegi. Brakuje piątego czasami. A to jest dwusów? Nie. On jest, to jest czterosuwowy, czwórka 850. I troszkę do regulacji jest w tej chwili zapor, także on tak na wolnych obrotach chodzi. To jest rocznik 44. Fiat 508C, popularny, zwany od pojemności 1100. Produkcja jego była we Włoszech i licencję sprzedano też do Francji, produkowano go jako Simke, sprzedano go do Austrii, produkowano go jako Steyr Fiat i sprzedano też do Niemiec i produkowano go pod nazwą NSU Fiat. Jak on się znalazł w pana rękach, przypadek? Ja go tutaj, że tak powiem, znalazłem na podkoszalińskiej wsi przykrytego plandekom i po prostu no, podejrzałem go i złożyłem ofertę konkretną zakupu i klient się zgodził. 3 lata go restaurowałem. W tej chwili jest 10 lat po odrestaurowaniu. Wszystko sam robiłem. Jeździłem na różne weteran bazary, do Łodzi szczególnie, po zakup jakichś części, po wymianę jakichś doświadczeń to i tak powoli go, że tak powiem, odrestaurowałem. Jak szybko jest on jest w stanie jechać? Ono w oryginalnej, on ma silnik pojemności 1100, 80 na godzinę. To jest jego maksymalna prędkość według danych fabrycznych. Nie jest awaryjny, kapryśny? Powiem szczerze, że dotychczas jeździłem nim, bardzo, bardzo często nim jeździłem. Teraz miałem okres jakiego 2 lat, kiedy nie byłem w Polsce. A tak to jeździłem nim bardzo często. Raz mi się tylko zdarzyła awaria, ale to po prostu śmieszna awaria, bo bezpiecznik mi się spalił. A tak od tego czasu nie. A byłem nim i w Darłowie, byłem w Kołobrzegu nim, w Białogardzie. No dużo, dużo jeździłem. Dużo jeździłem, dużo też młodych ludzi mnie wynajmowało początkowo na to, żeby do ślubu zawieźć. Także dużo jeździłem i awaryjny absolutnie, absolutnie nie był. Pojawia się taka myśl, który ze współczesnych samochodów przetrwa 30-40, a może i więcej lat i będzie jeździł o własnych siłach. Obawiam się, że wszechobecna elektronika, coraz nowsze procesory, sterowniki, wszystkiego, wrażliwe, zaawansowane systemy i niemożliwość własnoręcznej naprawy skutecznie wyeliminują wiele aut. Kto jeszcze nie miał okazji zapoznania się z kolekcją klasycznego Koszalina, niech uważnie śledzi imprezy, festyny, pikniki tego lata, a na pewno będzie okazja, by obejrzeć auta nie z tej epoki. Koszalina mieli okazję podnieść swoje umiejętności z zakresu prowadzenia pojazdów. Troleje to proste urządzenie symulujące jazdę podczas uślizgu tylnych kół. Z pozoru prosta sprawa, jednak bez prawidłowych odruchów trudno pokonać zadany tor. W jakim stopniu jazda na tych trolejach odpowiada poślizgowi? Przede wszystkim uczy wyłapania tego momentu, kiedy auto nam ucieka, kiedy zaczyna się poślizg, bo to jest podstawowy błąd. Wszyscy, większość kierowców wie, słyszała, że trzeba założyć kontrę, wie jak, wydaje mi się, że wiedzą jak reagować, ale nie wiedzą kiedy, bo przeważnie jest ta reakcja za późna i po to my to ćwiczymy tutaj przy niższych prędkościach, żeby ten moment, gdy auto wpada w poślizg, właśnie wyczuć tu w bezpiecznych warunkach. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby opanować to rzeczywiście? No na pewno więcej niż takie półgodzinne zajęcia, myślę, że 2-3 razy i już to operowanie gazem, koordynacja gazu, kierownicy, no i wzroku też oczywiście, bo patrzymy tam, gdzie jedziemy, już jest taka, że można sobie fajnie radzić, a taka jazda przy tych 15-20 godzinach przekłada się na dobre 60-70 godziny na śliskiej nawierzchni.
To będzie pani pierwszy raz, jeśli chodzi o takie troleje? Nie, jeździłam 12 lat temu na trolejach. Zdarzyło mi się raz, ale wtedy byłam początkującym kierowcą. A czego pani teraz oczekuje? Czego pani chce się dowiedzieć? Dla zabawy bardziej. Przypomnieć sobie, jak to jest, może coś nowego się dowiedzieć, jak się zachowywać w trakcie poślizgów. Coś takiego. Myśli pani, że to odzwierciedla wiernie poślizg? Wiernie na pewno nie, bo zawsze na drodze jest jakiś stres i to są ułamki sekund na decyzję. Tutaj jednak jest spokojniej, bo nie ma samochodów na przeciwległym pasie. To wyjątkowy samochód miejski produkowany przez koncern BMW od 2001 roku, ale którego historia sięga dużo wcześniej. W obecnej wersji doczekał się trzech generacji, wielu odmian nadwoziowych i silnikowych. To absolutnie wyjątkowy samochód. Współczesne Mini nigdy nie należało do marek wybieranych z rozsądku. Brytyjskie maluchy to przede wszystkim oryginalne auta z charakterem, wyróżniające się stylem, przywiązaniem do szczegółów, świetnym prowadzeniem i ogólnie wszystkim, co wyciska z naszych ust słowo wow. Nowy Mini Clubman to innowacyjna koncepcja pojazdu w kompaktowym segmencie premium. Unikatowe połączenie funkcjonalności, praktyczności na co dzień oraz przydatności nawet w najdłuższych trasach, zapewniające frajdę z jazdy, charyzmę klasy premium i indywidualizm w stylu Mini. Mini Clubman w swoim drugim współczesnym wcieleniu zadebiutował na polskim rynku w 2016 roku. Konstruktorzy modelu postanowili uczynić go bardziej praktycznym, a przez to bardziej konkurencyjnym wśród kompaktowych aut rodzinnych. Nadwozie względem wersji krótkiej mocno urosło, 27 cm na długości, 9 na szerokości i to przy niemal niezmienionym wzroście. Jeśli chodzi o stylistykę, najbardziej miniakowy jest przód samochodu z charakterystyczną osłoną chłodnicy, dużymi okrągłymi reflektorami i niemal pionową przednią szybą. Z tyłu prezentują się osobliwie jedyne w swoim rodzaju podwójne drzwi otwierane na boki. Może się wydawać, że to proste rozwiązanie zaczerpnięte z aut dostawczych, ale nikt nie oferuje takiej możliwości w tak eleganckiej formie. Nie trzeba otwierać całego bagażnika, żeby dostać się do środka, bo wystarczy otworzyć tylko prawe drzwi. Dostęp komfortowy za pomocą ruchu stopy pozwala w łatwy sposób otworzyć portalowe drzwi przestrzeni ładunkowej. Wystarczy wsunąć stopę pod tylny zderzak i zamontowany pod nim czujnik powinien wykryć obecność pilota i zamiary zbliżającej się osoby. Działa to sprawnie, co nie zawsze jest oczywiste u innych producentów. Kufer ma pojemność 360 litrów i kształt prostopadłościanu. Zagospodarowano każdy jego zakamarek. Dodatkowe schowki znajdują się nawet w tylnych drzwiach. Oparcia tylnej kanapy dzielą się. Po ich złożeniu podłoga bagażnika staje się płaska, a jego objętość powiększa się niemal trzykrotnie. Zwiększenie aż o 10 cm rozstawu osi kabina Clubmana mocno urosła. Najwięcej miejsca zyskali pasażerowie zajmujący miejsca na tylnej kanapie. Dzięki klasycznym drzwiom z tyłu mocno poprawił się dostęp do wnętrza auta. Podobnie jak karoseria, interesujący jest także środek, co ciekawe jednocześnie bardzo nowoczesny i bardzo retro. Dużo się tu dzieje, wielki owalny ekran na szczycie konsoli środkowej przyciąga uwagę niemal tak samo jak wszechobecne różnokolorowe podświetlenie. Świetnie wyglądają wystające przyciski na konsoli środkowej w stylu lotniczym. Wnętrze to pochwała stylu Mini, którego motywem przewodnim są okręgi. W największy z nich, znajdujący się po środku deski rozdzielczej, wbudowano ekran systemu audio nawigacyjnego. Przyjemna jest obsługa systemu multimedialnego, który znamy przede wszystkim z modeli BMW. Podobnie jak u bawarskiego producenta, sterowanie odbywa się za pomocą pokrętła w tunelu środkowym oraz dobrze rozplanowanych przycisków wokół niego. Sam ekran jest czytelny, a grafiki nowocześnie i estetycznie zaprojektowane. Całe wnętrze jest bardzo oryginalne, żeby nie powiedzieć designerskie. Szeroka konsola z ramą kokpitu w górnej części, zestaw zegarów na kolumnie kierownicy, harmonijnie zintegrowany centralny okrągły instrument z diodowym LED piersieniem świetlnym oraz wyświetlaczem dla funkcji samochodu, multimediów, telefonu i nawigacji, panel sterowania klimatyzacją oraz ikoniczny zestaw lotniczych przełączników
przestawnych poniżej centralnego instrumentu. Konsola centralna z elektrycznym hamulcem postojowym, schowkami, dwoma uchwytami na kubki, sterownikiem systemu operacyjnego mini kontroler i podłokietnikiem. Wysokiej jakości detale ozdobne dla konsoli centralnej i obić drzwiowych. Skąd pomysł akurat na Mini? Chcieliśmy naszym klientom stworzyć możliwość tego, żeby wykonując u nas usługę, dostawali samochód zastępczy. To jest pierwsza rzecz. A druga, wypożyczać samochody dla mieszkańców regionu i Koszalina oczywiście. A Mini to był przypadek. No, pojawiła się możliwość, żeby to były Mini i pomyśleliśmy sobie, że dlaczego nie. No, kultowy samochód. Który myślę, że zwłaszcza dla starszego pokolenia ściska serce i kojarzy im się z jakimiś fajnymi wspomnieniami, kojarzy im się wtedy z epoką zza berlińskiego muru. Myślę, że młodsi ludzie dzisiaj oglądając telewizję widzą Mini jako bohatera wielu filmów sensacyjnych, no i Jaś Fasola, który... No to takie trochę autozabawka poniekąd, tak. Ale pełnoprawny pojazd mimo wszystko. Mariusz, myślałem, że to jest autozabawka do momentu, kiedy nie zaczęliśmy użytkować tych Mini. Dzisiaj mogę powiedzieć w ten sposób, że nawet nie do końca wiem, do jakiego segmentu można by było przyporządkować ten samochód, tak? A to auto też w ogóle powstało, nie wiem czy wiesz, przez przypadek, bo w 59 roku, kiedy dopadł kryzys paliwowy w Wielkiej Brytanii, dokładnie, rząd nakazał zbudowanie samochodu. Warunek był dla 4 osób z małym silnikiem oszczędnym. No i powstał ten samochód. Miał 848 cm sześciennych pojemności, osiągał zawrotną moc 34 koni. I taki był początek tego samochodu. Początek był bardzo zły, bo auto w ogóle nie chciało się sprzedawać. Nikt nie chciał tego auto kupować. Dopiero w momencie, kiedy do promocji zaprzęgnięto zespół The Beatles, to auto stało się już ikoną, kultowe stało się w tym momencie. Wyznaczało jakiś konkretny styl życia i wszyscy chcieli mieć to auto. Możemy też pomyśleć o tym, że już wtedy dzisiejsza reklama, czy dzisiejszy sposób promowania samochodów niewiele się różni od tego, który był kilkadziesiąt lat temu, tak? Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Dziwi mnie to, że to auto było w pierwszej wersji, które wybudowane w 59 roku. Ono w niezmienionej wersji do 2000 roku praktycznie było składane. Ono już było, w tym momencie było bardzo przestarzałe, a mimo wszystko cieszyło się ogromnym powodzeniem, no bo nowa generacja, nowa era, nowożytnia era tego samochodu zaczynała się w 2001 roku, kiedy to BMW podjęło się produkcji tego auta. Natomiast do 2000 roku w niezmienionej postaci, no tam było trochę ulepszane, ale to mimo wszystko było spartański samochód to był. No dziś tego, że to jest spartańskie auto, powiedzieć absolutnie tego się nie można. Da. Tak, dzisiaj powiedzmy, że ta połączenie rodzinne z grupą BMW wyszło dla Mini bardzo dobrze. Akurat model Countryman, którego nie mamy dzisiaj, jest całkowicie wytworem już stajni BMW. Podobno, mam nadzieję, że będziemy mogli go też przetestować w niedługim czasie, podobno właściwości trakcyjne są wręcz niesamowite tego samochodu. Nie jest to, jak widać, samochód mały. Jest to kombi i to takie dość poważne, arcy nowoczesne bym powiedział, gdzie BMW wsadziło chyba wszystko co najlepsze ma. Jak można pojeździć tym autem? To jest auto zastępcze? Wystarczy przyjść do autogalerii i za 150 zł za dobę można cieszyć się i przeżyć przygodę z Mini. Mamy tutaj bardzo dużo silników benzynowych, jak i wysokoprężnych. Moc oscyluje od 95 koni do aż 231 w najmocniejszej wersji John Cooper Works. W tym egzemplarzu mamy dwulitrowego diesla z mocą 150 koni. Uważam, że to bardzo porządna jednostka napędowa oraz bardzo ekonomiczna. W wielkości tego samochodu zupełnie wystarcza na odczucie bardzo fajnych doznań z jazdy. A czy takie zjawisko downsizingu też w Mini występuje? Występuje w kilku gamach benzynowych. Są to silniki 1,5-litrowe benzynowe, 3-cylindrowe.
Jest to ta niższa gama mocy, jeśli chodzi o Mini, ale uważam, że w warunkach miejskich dobrze zdaje egzamin. Ciekawe, skrzynia automatyczna i dwubiegowa? W tym egzemplarzu mamy 8-biegową skrzynię automatyczną, hydrauliczną. Uważam, że to naprawdę bardzo wysokiej klasy skrzynia biegów. Jest fantastycznie zestawiona z tym dwulitrowym silnikiem wysokoprężnym. Charakteryzuje się naprawdę bardzo, bardzo wysokimi osiągami oraz niskim spalaniem. No to świetnie się prowadzi chyba. Rozłożenie masy też jest bardzo dobre. To jest główna zaleta Mini. Prowadzenie tego samochodu to jest jedność kierowcy z samochodem. To jest szczerze idealne połączenie do warunków miejskich. Najwyższy poziom komfortu jazdy oraz typowe dla marki poczucie prowadzenia gokarta dzięki sięgnięciu po najlepszą technikę zawieszenia, unikatową w tej klasie. Jednowahaczowe kolumny McPhersona w przedniej osi ze skonstruowanymi od nowa elementami. Wielowahaczowa oś tylna zoptymalizowana dla konkretnej wersji konkretnego modelu. Maksimum zwinności dzięki wyjątkowo szerokiemu rozstawowi kół, zoptymalizowanej pod względem masy konstrukcji o wysokiej sztywności, elektromechaniczne wspomaganie kierownicy seryjnie z funkcją Servotronic. Szeroka paleta innowacyjnych systemów wsparcia kierowcy, Mini Head-Up Display, Parking Assistant, kamera cofania, Driving Assistant obejmujący także oparty na kamerze aktywny regulator prędkości, ostrzeżenie obecności pieszych i ryzyku kolizji z funkcją wstępnego hamowania, asystent świateł drogowych i wykrywanie znaków drogowych. To i wiele jeszcze innych funkcji znajduje się na pokładzie nowego Mini. Charakterystyka pracy zawieszenia jest znakomita, idealnie łączy ono komfort jazdy ze stabilnością nadwozia i bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi. Auto można jeszcze podrasować, jeśli dokupimy amortyzatory o zmiennej sile tłumienia, prowadzi się wtedy w typowo gokartowy sposób. Układ kierowniczy, mimo że wspomagany elektromechanicznie, pozwala wyczuć, co dzieje się z przednimi kołami. Podróżowanie tym samochodem jest bardzo przyjemne, jednostka napędowa ochoczo współpracuje z kierowcą. Skrzynia biegów błyskawicznie zmienia przełożenie i reaguje natychmiastowo na wciśnięcie pedału gazu w podłogę, a napęd przekazywany jest na koła przednie. Biegi można również samodzielnie zmieniać za pomocą łopatek zlokalizowanych za kierownicą, ale automat robi to tak dobrze, że wygodnie jest w ogóle odpuścić sobie zmianę biegów. Zawieszenie jest twardsze niż w większości kompaktów, ale dzięki temu Clubman pewniej czuje się w zakrętach. Mini tym samochodem kontynuuje zmiany pokoleniowe. Powiększonym nadwoziem i wykonaniem premium przypadnie do gustu osobom lubiącym się wyróżniać, ale potrzebującym czegoś więcej niż małego, zwinnego auta. Tu liczy się lifestyle przemieszany z jedną w swoim rodzaju sześciodrzwiową użytecznością. A skoro coś jest nietypowe i nie ma konkurencji, to jedyna w swoim rodzaju jest też i cena, która do niskich niestety nie należy. Mini to wyjątkowy samochód, ma zapewne tylu samo zwolenników, co i przeciwników. Jedno jest pewne, wzbudza emocje, a przecież o niekończące się emocje chodzi w życiu. Dzisiaj to już wszystko, ale obowiązkowo widzimy się za 2 tygodnie. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Do zobaczenia. Na program i do salonu zaprasza firma Mojsiuk Motor, autoryzowany dealer samochodów marki Peugeot, Koszalin, Stare Bielice. Program sponsoruje przedstawiciel marki Honda, firma Auto Mojsiuk KM w Starych Bielicach. Na program zaprasza sponsor firma Drewnikowski, autoryzowany dealer marek Citroen i Mitsubishi. Sponsorem programu jest Autogaleria, salon, serwis, myjnia, wypożyczalnia samochodów.